Move. Here we come. This could be my one shot. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FIFA 18 Droga do Sławy, kariera Alexa Huntera. No jest to jeden z końcowych odcinków tak naprawdę, bo niewiele kolejek nam do końca zostało. Teraz mamy trening, więc ja wam grę przyspieszam. Seria powoli dobiega końca i będziemy musieli pomyśleć, co robić dalej. No cóż, moi drodzy, obrońcą wyraźnie nie jestem, natomiast 1A, 1D też nie było źle. Chciałbym zagrać mecz, bo nie ukrywam, że to, co się dla mnie liczy, to w tej chwili po prostu wygrać Bundesligę, uratować posadę Dino i po prostu współpracę z Millerem jak najbardziej wymaksować. Mam nadzieję, że tutaj wszystko skończy się dobrze. No i niedługo będziemy grali w FIFA 19, bo też jesienią na pewno ona będzie w moim abonamencie Origin dostępna. A ja od razu kupię FIFA 20 i będziemy sobie też z FIFA 20 robić streamy. No lecimy! Tak jest, zaczynamy mecz. Tutaj musimy jak najbardziej się postarać zdobyć jakieś bramki, no bo jednak jeśli chcemy wygrywać, no to strzelanie goli jest jakby niezbędne. Teraz Miller jest przy piłce. Oddaję tutaj właśnie nam Thiago. Znowu jest przy piłce Alex. Tutaj bardzo dużo w środku gramy. Tak jest, dobra piła. No i czemu tam nie było karnego? Było ewidentne przetrzymanie. I tutaj, ależ mogła ta piłka się podobać. Miała przed sobą szansę powodzenia. No nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli. Przegrywamy przez tutaj pomoc. Bardzo dobra piła zwrotna. Alex, ale chciałem zagrać do Millera tą piłę, no bo jednak musimy te bramki z naszych podań tutaj strzelać. No dlatego też chciałem zdecydować się na taką podcinkę do zawodnika tutaj Bayernu, Monachium, no i reprezentacji Niemiec. Było blisko. Naprawdę współpraca może, mam nadzieję, będzie się podobała, jak będziemy telepatami, bo o to mi tak naprawdę tutaj chodzi. Nie tylko kumplami z boiska, ale naprawdę telepatami, czyli rozumienie się bez słów. Hunter, tutaj, ale się przedarł. Tak jest. Hunter wycofał piłkę, bardzo dobrze. Zdobył trochę terenu. Tak jest. No i tutaj to podanie mogło być znacznie lepsze. Musimy tutaj naprawdę uważać. Mamy jeszcze kilka spotkań do końca, żeby tą skuteczność naszą tutaj poprawić. Tymczasem piłka będzie dla Augsburga. Tak jest, musimy tutaj jeszcze bardziej naciskać. Przede wszystkim nasza środkowa linia, tak jest. Tutaj bardzo dobrze się z tego wywiązała. Tutaj podanie Alexa, dobrze wychodzącego dostrzeg naszego tutaj pomocnika. Bardzo fajnie to wygląda. Aj! Ja chciałem tu pik od Millera, to był mój pomysł na rozegranie tej akcji, natomiast mogę trochę inaczej wychodzić. Teraz jest kontratak przeciwników. Bardzo dobre przejęcie piłki w obronie. Ribery, co zrobi? Podaj na skrzydło, Ribery. Nie bądź tutaj. I Alex Hunter, właśnie to, co powinien zrobić, czyli zagrał na skrzydło. Tutaj niestety kiepsko to podanie naszemu zawodnikowi wyszło. No i znowu piłka jest w szeregach obronnych. Spokojnie, zaczyna się takie długotrwałe holowanie piłki. Właśnie, ale oddaj na skrzydło, tak jest.
To co zrobił Alex? Ale nie możecie tak podawać tej piły. Musicie o chwilę przytrzymać. Miller dokładnie do kolegi. No i Hunter próbował taką. Takie nie wiadomo, co teraz nam tutaj wyszło. Się dorwaliśmy do tej piły. Zamieszanie w polu karnym. Hunter próbuje ją odzyskać. Nic z tego nie wychodzi. Dobrze, nie daje drużynie przeciwko. Przetrzymali z przodu piłkę. Próbują wyjść kontratakiem, natomiast tutaj nie było kompletnie żadnego zagrożenia. Idealna piła do Millera, właśnie tak trzeba było to zagrać. Teraz odegrać do środka. Tu Alex się pokazuje. Nie, grają dalej bokiem. No i niestety pozycja spalona. Złapali Tomasa Millera na pułapkę offside'ową. Póki co 0-0. Mecz może nie jest nudny. Głównie skupia się w środku pola. Tutaj są neutralizowane ataki obu drużyn. Jakieś tam pojedyncze zrywy przechodzą dalej. Tak jak tutaj odzyskaliśmy piłkę. I teraz Aleksander przytrzymał ją. Dobre podanie do Millera. Miller podaj do boku. Nie no, odgrywa piłkę do tyłu. No i tutaj mamy czas doliczony. Dobra pozycja do oddania strzału. Tak jest, podanie do Millera. Natomiast Miller nie wychodził tak, jak ja bym sobie tego zażyczył. No i tymczasem 0-0 utrzymuje się do 45 minuty. Tutaj musimy naprawdę powalczyć o wynik. No może trochę tu współpracę olać. No i przede wszystkim zagrać na tyle dobrze, żeby jednak ta bramka wpadła. No bo inaczej nas też ściągną z boiska. Nie, jesteśmy przede wszystkim napastnikiem, a nie tutaj partnerem takim Millera. Tutaj bardzo dobrze Alex. Alex powarczył piłkę, dobre odbiory. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Tutaj bardzo. Tutaj kiepskie podanie dostaliśmy po prostu w zawodnika. Na szczęście pozycja spalona i znowu Bayern Monachium jest przy piłce. Nam tutaj czas płynie nieubłaganie. Musimy naprawdę. Naprawdę podkręcić tempo. Dobrze przeczytał podanie. Oj, nie wyszło. Kiepskie podanie, faktycznie musimy nad tym popracować, bo ten element i trochę tutaj nam zawodzi. Próba przerzutu na drugie skrzydło, no i bardzo dobra próba. Już jest, są przeciwnicy w natarciu. Pole karne, ależ piłę dostali. Ależ to była piłka. To się naprawdę mogło źle skończyć. Groźba zdjęcia z boiska, faktycznie 55 minuta. My tutaj mamy 0-0 jako napastnik. No nie spełniamy przede wszystkim naszych tutaj założeń. Nie może się ta gra trenerowi podobać. Musimy zdecydowanie się poprawić. Ale tutaj... A ileż to było dobre. Tylko świetna interwencja bramkarza utrzymała stan bezbramkowy. Dokładnie, tylko świetna interwencja bramkarza, ja się z tym doskonale zgadzam. Natomiast bramki nie ma. No i to niewiele zmienia, bo nasza ocena meczowa jest 6-8. Nie pomaga jakby... Wow! Nie pomaga fakt, że przeciwnicy cały czas atakują. Tutaj trener ma do nas jakieś zastrzeżenia, no duże. Wypracuj tutaj dwie okazje. No bardzo, bardzo słaby mecz w takim razie gramy, bo tutaj zdecydowanie ma dużo, dużo żaleń, jeśli chodzi o naszą grę. Tak jest. Bardzo dobre tutaj odegranie Alexa Huntera. Tutaj znowu. Robin. No, może być groźnie. Alex Hunter próbuje się przedrzeć. No i bardzo dobry odbiór byłby, gdyby to się okazało o tyle skuteczne. Natomiast skuteczne nie było. Musimy tutaj przegrać. I jest, a jest gol! Jest gol, jest gol! Tak to właśnie powinno wyglądać. Od razu ocena meczowa podskoczyła. Bardzo dobre podanie. Tutaj Kingsley Coman idealnie wypatrzył. Ja tą piłkę poprosiłem, więc to nie był przypadek. To naprawdę było dobre, przemyślane zagranie. Tutaj Miller dostał piłkę. Ja już wiedziałem, gdzie mam wejść. Pusta przestrzeń, gol strzelony głową na 1-0. Udało nam się. James Rodriguez zmienia Thiago. Ja zostaję na boisku. Mamy jeszcze szansę popracować tutaj z Millerem trochę. Martin Hinteregger.
Przede wszystkim odzyskajmy tą piłkę, żeby tutaj zaraz z 1-0 nie zrobiło się 1-1. Oj, kiepsko, kiepsko zagrana piłka. Tutaj mam nadzieję, że urywa, ale nie fauluj przede wszystkim. Nie fauluj. Tak, tak, jest bardzo dobra obrona tutaj bramkarza. Mogło być groźnie. Ja opuszczam tutaj strefę obronną. Liczę na dobre... No i to się nie dzieje. To się nie stało. Jedna akcja, którą zrobili przeciwnicy. No i niestety. Bardzo, bardzo złe. Wina naszego tej obrońcy, który no niespecjalnie wcześniej powalczył o tą piłkę. No i się stało to, co się stało, no. No, gdzie tutaj kiepskie podania przede wszystkim decydują o tym, że ten mecz wygląda właśnie tak, jak wygląda. Ależ to mogło być dobre podanie. To mogło być naprawdę dobre podanie. Ja tutaj się staram robić, co możemy, no ale te 3 punkty są nam potrzebne jak tlen. 3 punkty są nam potrzebne jak tlen, no ale tutaj póki co to się na to nie zanosi. No i dalej mamy za dużo po prostu, za dużo czasu poświęcamy. To powinny być zmasowane ataki, bardzo dobra. Ależ paskudna piłka tutaj do napastnika, no i tak się to musiało skończyć. Źle jeszcze uderzone tutaj piłka i no niestety. Tak, Alex, tutaj bardzo fajnie. Dobra pozycja do oddania strzału. No ale tutaj te piłki są źle zagrywane. Źle, no i teraz jeszcze głupia strata, dobra kontra w wykonaniu przeciwników, mogli sobie naprawdę tutaj na dużo pozwolić, no i jest strzał i na szczęście nie ma gola, bo ta porażka zabolałaby nas bardzo, bardzo mocno. No nie urządza nas to, nie oszukujmy, 1-1. No my byliśmy lepsi. Zdecydowanie byliśmy lepsi, no to są strata, totalna strata punktów. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mało tych kolejek zostało do końca. Mam nadzieję, że Borussia tutaj nie wygrała, bo inaczej będzie ciężko jeszcze w tym sezonie coś osiągnąć. Ja starałem się tutaj robić bardzo dużo. No, drużyna nie do końca pomagała. No i jedna kontra, właściwie jedna strata zakończona rzutem rożnym spowodowała to, że przeciwnik doszedł na 1-1. No i się robi źle. Mamy 5 punktów straty. No, bezpośredni jeszcze mecz na pewno nas czeka. Znowu ja wam przyspieszam grę. No i mam nadzieję, że 3 punkty odrobimy w tym kolejnym spotkaniu. No i mamy 2x B. Może nie najgorzej, może też nie najlepiej. Jesteśmy dalej w wyjściowej 11. To, co na pewno nas interesuje, no to przede wszystkim wygrać tutaj kolejny mecz. So this is the secret to our success. You're training all day, every day. Gotta stay sharp, bro. My close control needs to be out of this world if I'm gonna keep up with you. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Too right. Just don't want it to stop clicking. Think you can do it faster than me? Na luzie. You know I can. Steaks? Dinner. I'm in the mood for Thai. Whatever, man. You'll be buying. After you. We will see. Ale moi drodzy, lecimy. Nie ma co się zatrzymywać. Kolejny trening z Millerem, no super.
To jest. O! To moje chyba punkty były. Tak, udało się wygrać nieznacznie. Nieznacznie, już się bałem, ale się udało. Nieznacznie, nieznacznie. No i co, lecimy dalej. Musimy z Borussią Mönchengladbach wygrać. To jest konieczność, żeby faktycznie te 3 punkty odrobić. Miejmy nadzieję, że po prostu Borussia Dortmund te punkty potraci. No i tyle. No musimy. Wyższy bieg. No ja wrzucam już bardzo wysoki. Kwestia tego, że reszta drużyny nie chce się dostosować. Lecimy, 5 kolejek do końca. Zaczynamy. Bayern Monachium, który musi wygrać zdecydowanie to spotkanie. Tutaj musimy pokazać. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2. Tak jest. No nie, no tak nie możemy piłki zagrywać, bo to, no, to niestety nie przesuwa nas ani trochę do tytułu. Tak jest, tutaj do środka spokojnie. I dobra piłka tutaj do Robena. On tak lubi schodzić. No nie, no Robben, ile można było, no można się spodziewać, że Robben jest indywidualistą, no ale żeby aż takim, no przede wszystkim pracujmy dla drużyny, tutaj te bramki muszą padać, w jakiś sposób ktoś się musi zdobywać, cała strona jest wolna, to mi się nie podobało. Tak jest, Alex Hunter dobiega do piły. Aj, kiepskie podanie. To jest chyba spowodowane tym, że ja podawałem lewą nogą. A lewą nogę Hunter chyba ma słabszą. Ty Robben, co ty robisz, Robben? Aj, dobry strzał. To podanie, szkoda, że nie wykorzystane, bo to było podanie od Thomasa Müllera. Czy takie, jakie nas podania interesują? Strata, co zrobi przeciwnik? Arturo! No i pięknie się tutaj bramkarz wyciągnął. Na szczęście to nie dla nas pięknie. No i zanim Hunter się zebrał, to ta piłka została już stracona. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze powalczymy o nią. Robben, powalcz trochę. No. Nie udało mi się przejąć tej piły. Trochę była za daleko ode mnie. Teraz biegnę. No i tutaj już jest przejęcie. Oj. Trzeba uważać na nich. Są lepsi. Są lepsi. Są dobrzy. Są na pewno dobrzy. Aj. Gdyby to podanie przeszło, miałbym pustą drogę do bramkarza. Nie udało się i trzeba znowu walczyć o piłkę. Tutaj naprawdę... Będą decydować zdecydowanie detale. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby oprócz tej współpracy jednak strzelić gole, a potem dopiero pomyślimy, jak to będzie wyglądało. Alex Hunter ma sytuację ciężką. Tutaj nie ma co ukrywać. Poprzednia bramka w lidze to był taki miły akcent. Natomiast na co dzień to życie jest utrudnione, naprawdę jest mocno kryty. Ależ tutaj piła dobra, to mogłaby się wydawać dobra. No nie miałem za bardzo komu podać. Musiałem tutaj odgrywać do Robbena. No nie buduje tej przewagi Arjen. Tak jest, tutaj dobra piła. Arjen Robben, ależ dostał piłę. Ma całą stronę wolną. No i co on Robben zrobi? I to jest... Tak jest! Piękna bramka, Alex Hunter! Wow! Co to za był? Kung fu strzał! Tu już było podanie dobre. Tu poszedł strzał. No i kurde, kung fu strzał! Piękna bramka. Alex Hunter wrócił, no i trochę zaczął strzelać. Trochę podobna bramka do poprzedniej. Tam też taki trochę...
i dużo szczęścia. Natomiast to, co musimy zrobić, to właśnie przede wszystkim strzelać te bramki, bo im nam brakuje przede wszystkim goli do gonienia Borussii. Tutaj do współpracy z Millerem brakuje nam dwóch bramek, do wygrania wyścigu z Borussią brakuje nam 5 punktów. No to jest zdecydowanie więcej niż bramek. Tak jest. Dobrze, tutaj współpraca. No i tutaj Miller się nie popisał, jeśli mam być szczery. Trochę za długo czekał. Ja też byłem z przodu, raczej byłem wystawiony. Tutaj musimy się naprawdę przede wszystkim bać tych kontr. No bo na tym głównie przeciwnik tutaj bazuje. Ja już widzę inteligencję tej FIWY. Ona po prostu czeka na kontry. No i bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że z tej kontry będzie jakiś karny. Bo przypadkiem zawodnik biegnie do szesnastki, a my go sfaulujemy. No i wtedy będzie zdecydowanie problem. Udało się tutaj przytrzymać. Dobry mecz w wykonaniu Alexa. Zrobił to, co miał zrobić. No to jest zdecydowana przewaga Bayernu Monachium. Przeciwnicy jakby nie mają lekko. Zakończyło się prowadzeniem Bawarczyków, ale to dopiero połowa spotkania. Muszą teraz obronić ten wynik. Muszą podwyższyć ten wynik. Jak je obronić? Bo będziemy myśleli o obronie. Alex był na posterunku tam, gdzie miał być. Natomiast tutaj znowu Borussia Mönchengladbach jest przy piłce. Jakbyś podsumował grę Alexa Huntera do przerwy. No co, starał się. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie. Tak, ale tutaj drużyna musi też pomóc. Musi drużyna zdecydowanie pomóc. Nie może być taka bierna przy obronie. Zdecydowanie nie może być taka bierna przy obronie. Zaczynają kontratak. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Miller dokładnie do koleki. Skrywa do tyłu. No i co to było? To musiał być gol. No. Nieubłaganie, druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Już do tego nie wiem, jak już Millerowi mam podać piłkę, żeby po prostu bardzo dobrze. Kingsley Coman przydał mi się w poprzednim meczu. Teraz może też za Ribery'ego coś zrobi więcej. No bardzo staram się te piłki zagrywać, no już tak mogę na nos. Ale nie wychodzi. Nie wychodzi, zdecydowanie. Z tego miejsca można strzelać. Nie straćcie głupio piłki przede wszystkim. Arturo Vidal. Minęło 15 minut. Tak jest, ale aż cała strona wolna, aż tam się prosi, żeby tu piłę zagrać, dokładnie. No trochę wcześniej się prosiło. Wow! Dla mnie to był faul, zdecydowanie. Szedłem kiwką, no i nie, niestety, ale to był faul. Ja się tutaj z grą nie zgadzam, tam musiał być faul. Ale teraz brońcie, o tak, brońcie przede wszystkim, nie daj jej wyjść. Tak jest. Dobrze, Alex, spokojnie, Alex. Hunter przy piłce. Trochę się zbliżył do pola karnego. I teraz. Jest gol! Bramka z podania Millera! No to jest nie to, co się dzieje tutaj! To jest niesamowite, ja się nie spodziewałem tego podania, nacisnąłem po prostu strzał, no i kurczę, no niesamowite, zrobiła się dziura, bo Miller się przewrócił. Aleksander, lewa noga, ładuje piłkę tak mocno, że przełamuje tutaj linię przeciwników. No i udaje się wyjść na dwubramkowe prowadzenie i to już jest dużo spokoju tak naprawdę w naszych sercach. Teraz jeszcze tylko jedną bramkę tutaj strzelić z Thomasem Millerem na spółę i już będzie dużo bezpieczniej. Przede wszystkim nie stracić zaraz głupio bramki. Słyszeliście ten kamień? To właśnie z mojego serca po prostu spadł taki głaz. Jakby oni teraz doszli na 2-1, to by się jeszcze mogło naprawdę dużo dziać. Musimy tutaj uważać. W pierwszej połowie nie dopuściliśmy ich do strzału, a tutaj już było bardzo groźnie. Tak jest. No to podanie to było kiepskie, czemu do mnie? Trzeba grać na wolną przestrzeń. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował.
I tutaj się Hunter nie zdąży obrócić. Pomimo fałdu, będzie rzut wolny po fałdu. Ja? Huntera. Ja faulowałem? Hunter? Naprawdę? Hunter faulował? Niemożliwe. Niemożliwe! To... Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No ależ tutaj wychodziłem na pozycję. Gdyby ta piłka przeszła, byłoby cudownie. Nie udało się. Nie stracimy tej piły. Alex Hunter. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne. Ale to kiepskie. No jakie to precyzyjne podanie było? Takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy zna swoje miejsce na boisku. A piłka chodzi między nimi jak po sznurku. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Aj, szukałem Millera, szukałem Millera. Wyłączyłem się na chwilę, bo patrzyłem, gdzie jest Thomas Müller. No i niestety nie był tam, gdzie ja chciałem, żeby był. Hunter przy piłce. Blisko pole karne, może strzelać. Ale już tutaj piła do Robena, Roben... No i nie, Roben się nie ogarnął, ja też się nie ogarnąłem. Natomiast wynik, no jakby premiuje nas. I tak, to jest koniec meczu. Wynik jest bardzo, bardzo dobry dla nas. 2-0. No i udało się tutaj z Millerem trochę poprawić współpracę. Dwie bramki. To też jest bardzo, bardzo dobry występ. Jestem zadowolony. Odskocz rywalom. No tak, wygraj mecz. No muszę wygrywać mecz, żeby Borussię ścigać. Mam nadzieję, że Borussia nas tutaj przynajmniej zremisowała. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Ten odcinek powoli będziemy kończyć. Oczywiście, że nie. Probably not, to be honest. Someone's got to be on the end of those chances, don't they? If I can be the difference and help us get the win, then I'm a happy man. Perhaps your team was too reliant on you today? Well, I don't think you could look at it that way, but my goals were definitely a big part of us getting the win. Thank you, Alex. Ja też dziękuję. Moi drodzy, ja jestem tutaj porywczy, Alex jest porywczy. Tak to wszystko wygląda, natomiast masz czego być zadowolony, bo to on zdecydował o tym wyniku. Naprawdę on. No i pięknie, ocena meczowa jest super. Mam nadzieję, że tutaj do Borussii trochę zbliżyliśmy się. Jak to wygląda? Następny mecz to jest puchar. Okej, więc nie pokażę wam tutaj tabeli, ale tak wygląda nasza współpraca. No i brakuje chyba tylko jednej bramki, żeby było lepiej. No 8 do 3 bramek w asystach, trochę Miller jest lepszy, asysty do partnera, no tak to wygląda. No prawie jesteśmy telepatami, jest naprawdę blisko. O proszę, 6 goli, no to tutaj już nas niewiele brakuje. Maksymalna współpraca 9 na 10 i 6 goli to jest też jedno tutaj brameczka, więc naprawdę jest nieźle. Puchar, a liga, jak tutaj liga wygląda? O, możemy pokazać. 66, czyli 4 dalej, 5 punktów przewagi Borussii Dortmund. Oni tutaj mają po prostu więcej zwycięstw. I to mnie boli. Uciekamy od i przeciwników. Natomiast za dzisiaj, moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod odcinkiem, komentarza. I do zobaczenia niedługo.